Cześć! Witaj w przewodniku po AdmiTat, gdzie nauczymy Cię, jak skonfigurować konto reklamodawcy. Jest to konieczne, aby wydawcy poznali wartości, jakie reprezentuje Twoja marka, a także byli świadomi zasad, których powinni przestrzegać pracując z Tobą. Aby rozpocząć, kliknij Plus Plan. Wybierz plan dopasowany do Twojego biznesu i uzgodniony z menadżerem AdmiTat. Po wybraniu planu prześlij wymagane dokumenty oraz dane do płatności. Na przykład, jeśli prowadzisz działalność w Polsce, wybierz kraje Unii Europejskiej, a na ekranie pojawią się dokumenty, które należy przesłać. Wyślij dokumenty na adres e-mail pokazany na ekranie. Nie zapomnij podać loginu w wiadomości e-mail. Login znajdziesz w prawym górnym rogu. Jeśli przesłałeś już wszystkie wymagane dokumenty i informacje, przejdź do następnego kroku. Kliknij na przycisk Start obok sekcji Fill out the General Program Settings, a następnie zostaniesz przekierowany na stronę z ustawieniami programu. Wybierz walutę, w której będziesz płacić wydawcom. Pamiętaj, że musi być zgodna z walutą faktur w AdmiTat. Przejdź do pola Tracking Link for the Website, którym musisz utworzyć link śledzący. W tym celu na końcu adresu Twojej strony dodaj ukośnik i skopiuj niezbędne parametry śledzące. Możesz je znaleźć w podpowiedzi poniżej pola i dodać po ukośniku. Oto przykład. Tak powinien wyglądać końcowy link. Upewnij się, że zawiera wszystkie niezbędne parametry. Teraz przewiń w dół do pola Program Regions. Wybierz kraje, w których masz zarejestrowane sklepy lub do których wysyłasz towary. W ten sposób uzyskasz dostęp do wydawców, którzy pracują na wybranych rynkach. Kategorie. Powinieneś wybrać tylko jedną kategorię i podkategorię w sekcji Main Program Category i upewnić się, że odpowiada ona produktom lub usługom na Twojej stronie. Jeśli Twoja marka oferuje wiele różnych produktów lub usług, możesz wybrać kilka podkategorii. Na przykład, jeśli sprzedajesz odzież outdoorową, możesz wybrać kategorię Online Stores, a następnie wybrać podkategorię Apparel, Footwear, Accessories oraz Sports and Outdoor. Te informacje pomogą zrozumieć wydawcom, czy ich rodzaj ruchu jest odpowiedni dla Twojej oferty. Na koniec kliknij Zapisz zmiany. Wróćmy teraz do pierwszej strony i przejdźmy do kolejnej sekcji. Kliknij na przycisk Start obok pola Add a Program Description. Zostaniesz przekierowany na stronę z opisem programu. W polu Title wpisz nazwę swojej marki. W polu Website URL dodaj link do strony swojej marki. Wydawcy będą mogli wejść na Twoją stronę i sprawdzić, czy ich ruch odpowiada Twoim produktom lub usługom. W polu Alternative Program Names wpisz inne możliwe pisownie nazwy programu, nawet z błędami, oddzielone przecinkami. W ten sposób wydawcy mogą łatwo znaleźć Twój program w katalogu AdmiTat Store, nawet jeśli wpiszą błędną nazwę. Logo. Prześlij swoje logo w formacie SVG. W polu Description znajdziesz wskazówki, które pomogą napisać Ci opis programu. Jeśli chcesz, możesz je łatwo usunąć i zastąpić własną propozycją. Pierwsze zdania mogą podkreślać zalety Twojej marki i przedstawić jej krótką historię. Następnie możesz podać korzyści, które Twój program daje wydawcom. Na przykład AOV – średnia wartość zamówienia w Twojej witrynie, czas życia pliku cookie, informacje o tym, jak często aktualizujesz marketingowe materiały i kody promocyjne.
Jeśli chcesz, możesz usunąć nasze sugestie, ale zalecamy ich pozostawienie, ponieważ dzięki tym informacjom wydawcy będą mogli lepiej promować Twój program. Krótki opis. Napisz jedno lub dwa zdania o swojej firmie. Ten opis będzie widoczny dla wydawców otrzymujących powiadomienia mailowe o nowych programach. Możesz po prostu skopiować dwa pierwsze zdania z ogólnego opisu programu. Po wypełnieniu wszystkich pól nie zapomnij kliknąć Save. Jeśli chciałbyś zobaczyć, jak będzie wyglądał Twój program w katalogu, kliknij Preview. Wróćmy do strony wprowadzającej i przejdźmy do następnej sekcji. Kliknij przycisk Start obok pola Add Program Rules. Na tej stronie musisz wymienić wszystkie ograniczenia, o których wydawcy powinni wiedzieć, pracując z Twoim programem. Na przykład, jeśli chcesz, aby wydawcy używali nazwy Twojej marki, reklam kontekstowych czy jakiegokolwiek innego typu reklam, musisz określić to w tym miejscu. W tym polu znajdują się również wskazówki, co powinieneś uwzględnić. Kliknij Save, wróć do strony onboardingowej i przejdź do następnej sekcji. Kliknij przycisk Start obok pola Setup Traffic Sources. Na stronie musisz wybrać dozwolone źródła ruchu w Twoim programie. Źródła ruchu to sposoby, w jakie wydawcy kierują użytkowników do Twojej witryny. Mogą na przykład umieszczać reklamy Twojej firmy na swoim blogu, dodawać kupony na swojej stronie z kuponami lub tworzyć kontekstowe kampanie reklamowe. Jeśli nie znasz któregoś z rodzajów ruchu, kliknij na znak zapytania po prawej stronie lub link w opisie tego filmu, aby przeczytać szczegółowe informacje o każdym źródle ruchu. W kolumnie Show on Program Page zalecamy pozostawienie włączonych wszystkich opcji dla wszystkich rodzajów ruchu, ponieważ wydawcy muszą wiedzieć, czy mogą pracować z Twoim programem. Sekcja Permissions. Zalecamy dopuszczenie jak największej liczby rodzajów ruchu, aby pozyskać więcej wydawców. Jeśli jednak zdecydowanie nie chcesz pozyskiwać ruchu z jakiegoś źródła, wybierz Forbidden. Niektóre rodzaje ruchu mają podkategorie, dla których możesz ustawić osobne uprawnienia. Na przykład w tej sekcji możesz zablokować TikToka, ale dopuścić ruch z Facebooka do swojego programu partnerskiego. W kolumnie Automatic Connection of Publishers możesz skonfigurować automatyczne zatwierdzenie wydawców z odpowiednim źródłem ruchu. Wtedy, gdy wydawca z odpowiednim typem ruchu dołączy do programu, zostanie automatycznie zaakceptowany i będzie mógł zacząć generować ruch, nie czekając, aż ręcznie go zatwierdzisz. Domyślnie wydawcy są automatycznie zatwierdzani. Jeśli chcesz ręcznie przeglądać i zatwierdzać wydawców z określonym typem ruchu, np. reklamą kontekstową, odznacz odpowiednie pola. I zapisz. Teraz wróć do pierwszej strony i przejdź do następnej sekcji. Integracja. Kliknij przycisk Start obok sekcji Add a Target Action. Kliknij Add First Action.
Na tej stronie możesz ustawić wysokość prowizji za akcję lub sprzedaż. Nie zalecamy tworzenia więcej niż jednej akcji, ponieważ skomplikuje to proces integracji. W polu Name określ docelowe działanie lub to, za co chcesz zapłacić. Na przykład opłacone zamówienie, sprzedaż, potencjalną sprzedaż. Pomij pole Channel. Pole Type. Jeśli chcesz zapłacić tylko za sprzedaż, wybierz Sale. Jeśli chcesz zapłacić wydawcom za rejestrację w Twojej aplikacji lub na stronie, wybierz opcję Lead. Nie używaj opcji Click. Pomij sekcję Allow for Cookies Lifetime. W polu Hold Period zapisz czas zgodny z umową. Pole statusu. Wybierz Active. Pomij pole Vendor Action. Pole prowizji. Określ wysokość stawki, którą wydawcy otrzymają za każdą akcję. Przed określeniem kwoty zapoznaj się z umową. Odejmij 30% od wskazanej tam kwoty i wpisz wynik w polu prowizji. Spójrzmy na przykład. Jeśli w umowie podałeś 15% prowizji, weź tę liczbę i pomnóż ją przez 0,3, co wyniesie 4,5. Odejmij 4,5 od 15 i otrzymasz 10,5%. Wpisz 10,5 w polu Commission i wybierz procent. Tyle wydawcy otrzymają za każdą akcję. Pozostała część to opłata serwisowa. Możesz ją sprawdzić w statystykach programu. Teraz kliknij Create. Jeszcze raz wróćmy do pierwszej strony i przejdźmy do następnej sekcji. Kliknij przycisk Start obok sekcji Setup Data Submission to Admitted. Tu musisz skonfigurować śledzenie działań użytkowników sprowadzonych przez wydawców Admitted i przesłać dane o zamówieniach tych użytkowników do Admitted. Na tej stronie przeczytasz opis, jak wygląda integracja z Twoją witryną lub aplikacją i dlaczego ważne jest jej prawidłowe skonfigurowanie. Kliknij Next. Jeśli masz witrynę na gotowej platformie wymienione tutaj, wybierz te platformy. Jeśli jednak Twojej platformy nie ma na liście, przejdź do zakładki Custom i wybierz jedną z opcji. Zalecamy skonsultowanie się z Twoimi programistami przed wybraniem metody integracji. Kliknij Next. Kliknij Integration Setup Guide. Zobaczysz instrukcje dotyczące konfigurowania śledzenia. Jeśli posiadasz witrynę na jednej z gotowych platform i masz dostęp do panelu administracyjnego, możesz samodzielnie skonfigurować śledzenie, postępując zgodnie z instrukcjami. Jeśli Twoja witryna znajduje się na innej platformie, Twoi programiści powinni skonfigurować śledzenie. Prześlij im te instrukcje. Konfigurując śledzenie, musisz określić wartości kilku zmiennych, takich jak Action Code, Tariff Code i Campaign Code. Możesz je znaleźć tutaj. Należy pamiętać, że zanim skonfigurujesz śledzenie, powinieneś mieć już utworzone działanie docelowe. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wróć do poprzedniej części i upewnij się, że postępujesz w odpowiedniej kolejności. Po zakończeniu konfigurowania śledzenia musisz sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. Aby to zrobić, odwiedź tę stronę ponownie i przewij w dół do sekcji Integration Testing. Następnie skorzystaj z linku testowego w sekcji Testowania integracji i wykonaj czynność docelową. Jeśli Twoim celem jest sprzedaż, złóż zamówienie testowe. Sprawdź, czy zamówienie jest widoczne w statystykach. W tym celu przejdź do zakładki Report i sprawdź, czy w statystykach widać zamówienie testowe. Możesz także sprawdzić inne elementy podane w instrukcjach, takie jak kwota sprzedaży oraz data i godzina akcji. Gratulacje! Twój program jest gotowy. Teraz kliknij Submit for Approval. Pracownicy Admitted sprawdzą konfigurację programu. Jeśli wszystko będzie w porządku, Twój program zostanie uruchomiony i otrzymasz powiadomienie e-mail.
Jeśli wystąpią problemy, również otrzymasz maila z wiadomością, co należy poprawić.